tym odcinku. Nie tak miało być? I jak nie zgubić się w Fez? Hej, tu ekipa Advi in DNA. Naszą pasją są podróże motocyklowe. Zapraszamy na nasz kanał. Witamy w kolejnym odcinku. Dziś opuszczamy Szafszawan i udajemy się w kierunku Fez. Do pokonania mamy około 230 km krętymi drogami przez mniejsze i większe miejscowości. Bazar, ale jaki meczet ładny? Kurde. Meczet super. Barana co możesz kupić tu? Osiołka. Zaskoczyło nas, jak bardzo w Maroku popularne są jeszcze tradycyjne targowiska. Tu normalnie trawę można kupić, popatrzcie. Ale jajca. I to jeszcze suszoną. Figi. Tamto? Coś ty, tamto to była trawa. Oregano to było to takie z takimi... To takie drobniejsze, a to takie zbite co było, to jest ten. To jest trawa normalnie. Nie będziemy na filmie wypowiadać, żeby nie ocenzurowali co to było. Ale można kupić przy drodze. Szybka szukajka w internetach i okazuje się, że przejeżdżamy przez rejon obfitujący w uprawy tej odlotowej rośliny. Podobno Maroko zajmuje drugie miejsce na świecie w uprawie tego zielska. Siemano. Witajcie. Siedzimy w drodze do Fez na jakiejś śmiesznej stacji benzynowej z lokalsami. O, tam ich widać. Tam nie mogę tak bardzo przekręcić kamerę, ale tam widać. Jest piekielnie gorąco. 36,8. Na maksa było na 37. Ale uczuwalna tragiczna. No, a miało być 27. Także jak się wybieracie w te rejony na jesień, liczcie się z takimi konsekwencjami. To miejcie to na uwadze, że może być tak samo fajnie. To na razie lecimy dalej. Oczywiście w takich chwilach bardzo pomocna jest dobrze dobrana odzież termiczna, która spełnia swoje zadanie. Ale fajna ciężarówka jedzie. Na pewno jest nieprzeładowany. W ogóle. Absolutnie. Chyba dla każdego nowo przybywającego do Maroko jest szokiem, kiedy spotyka na swojej drodze ciężarówki, które nie mają limitów załadunku. A Polska Inspekcja Transportu Drogowego miałaby co robić? W Europie takie zjawisko drogowe nie do pomyślenia. O,
to jest wszystko. Felgi, opony. Co chcesz? Co to szyją dywany, widziałeś? Na ulicy ty. Tu sprzedają rury. Co chcesz, kurde? To jest wszystko. Taka storama. Tylko rozciągnięta na całe miasto. Jesteśmy pełni podziwu, jak Marokańczycy są zorganizowani. W tych małych miasteczkach można znaleźć naprawdę wszystko. Piekło. Piekło, proszę panią. Jest 36 i 4 stopnie. Ten, kto mówi, że będzie 20 parę, to niech się spali. Aha, bo my tu nie jedziemy na maknie. O, okej. Zostałem się. 80 km, kurczę. Dobra, co? Lecimy dalej, nie? Na Szczecin. No to lecimy. Jadąc dalej drogą N4, widząc jezioro, zatrzymujemy się na punkcie widokowym. W takich miejscach Marokańczycy z reguły sprzedają swoje produkty. Jedziemy? W tym miejscu mieliśmy pierwsze dziwne doświadczenie z marokańskimi dziećmi, które nachalnie próbowały od nas wyłudzić dirhamy. I tu, ku naszemu zaskoczeniu, do akcji włączyli się owi sprzedawcy, przeganiając dość agresywnie dzieciaki, aby dały nam spokój. Nie ukrywamy, że cała ta sytuacja była dla nas lekkim szokiem. W tamtej chwili radykalne zachowanie dorosłych było dla nas niezrozumiałe. Jednak wszystko wyjaśniło się, jak wracaliśmy z Sahary Zachodniej. Co zobaczycie w następnych odcinkach. W końcu późnym popołudniem docieramy do Fez. Fez to tajemnicze miasto otoczone murami, wymieniane we wszystkich przewodnikach. Mamy skręcić zaraz prawo, prawo, dobra. Okej. Z pomocą aplikacji iOverlander znajdujemy hotel Batha, który zlokalizowany jest blisko bramy wejściowej do Medyny. Na naszych wyprawach preferujemy poszukiwanie miejsc noclegowych na ostatnią chwilę. Jest to taki nasz codzienny rytuał. Doba hotelowa kosztowała nas 60 euro ze śniadaniem. Brawo, bo tam już jest stare miasto, tam już jest Medyna. Atutem tego hotelu, oprócz lokalizacji, był fakt, iż pozwolono nam zaparkować motocykl na zapleczu hotelu. Ale poza tymi dwoma plusami było parę minusów, ale o tym później. A teraz szybki prysznic i w miasto. O
godzinie 18 wpadamy na genialny pomysł odnalezienia najstarszej garbarni Shawara. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że plan zakończy się niepowodzeniem. Ale o tym za chwilę. Teraz zacznijmy od kilku informacji o Fez. Fez składa się ze starego i nowego Fezu. Medyna Fez El Bali jest najlepiej zachowanym średniowiecznym miastem w świecie muzułmańskim i jest wpisana na listę UNESCO. Niewątpliwie to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Maroko. Medyna zbudowana jest jako skomplikowany labirynt wąskich uliczek, który skutecznie sprawia, że gubi się tutaj prawie każdy turysta. Łącznie z nami. Niewątpliwie jest to miejsce tysiąca smaków, kolorów i zapachów. Można nawet kupić żywą kurę. Stoimy przed niebieską bramą, która prowadzi do Mediny, do Fezu, do Starego Miasta. Takich bram jest 4. Są właśnie skierowane w 4 różne strony świata. My stoimy przed południową. Jak już zauważyliście, labirynt uliczek nas pokonał. Więc postanawiamy poszukać garbarni następnego dnia rankiem zaraz po śniadaniu. A teraz pora wspomnieć o minusach hotelu. Po pierwsze, do późnych godzin nocnych w tym oto tubarze odbywa się jakaś impreza. Drugi minus z perspektywy całego wyjazdu to tu jedliśmy najgorsze śniadanie. I ostatni minus to zacinająca się winda, przez którą musieliśmy wnosić nasze ciężkie bagaże na drugie piętro. Po śniadaniu próbujemy po raz drugi dotrzeć do garbarni. Dochodzi 8 rano i oprócz lokalesów i ludzi idących do szkoły nie ma nikogo. My jesteśmy jedynymi turystami o tej porze. Wszystko pozamykane, wszystko się otwiera około 9.30. Ale mniej więcej to samo było też właśnie wczoraj przeszłam. Na pewno źle wymawiam, ale to nieważne. Jak złotać, bo ktoś zna dobrą wymowę, to nie powie. Ważna informacja do odwiedzających Fez. Jeżeli widzicie tabliczki z nazwami ulic sześciokątnymi, to znaczy się, że jest droga bez przejścia. Jeżeli kwadratowe, to znakiem tego, że można przejść tą ulicą. A właśnie tu mamy przykład kwadratowej tabliczki z nazwą ulicy, to znaczy, że ta droga jest przejściem. Sześciokątna to jest ślepa uliczka. To wszystko to po prostu są takie nasze krupówki. Zamieniają się w krupówki. Zamieniają się w krupówki. A teraz to jest takie po prostu stare, opuszczone miasto. Zwróćcie uwagę na chłopaka w zielonej koszulce, który idzie przede mną. Jest to przypadkiem napotkany człowiek, który zaoferował się być naszym przewodnikiem. Chętnie skorzystaliśmy z jego pomocy, nauczeni doświadczeniem z dnia poprzedniego i tym, że GPS w Medynie nie działa. I tak trafiamy do sklepu skórzanego, ponieważ garbarnię można zobaczyć tylko z dachu pobliskich sklepów. Are you from Polska? Yeah. Welcome. Thank you. Parla inglese, parla italiano. Sì, sì. Facciamo così. Ok. Italiano meglio. Sì. Parlo italiano, va bene? Va bene. Ecco, sì, benvenuto. Właściciel sklepu opowiedział nam o procesie garbowania. A teraz pokrótce opowiem wam to, co usłyszeliśmy. Do garbarni trafiają skóry różnych zwierząt. Najpierw są one myte w wodzie z rzeki. Kolejny etap to moczenie w roztworze wapna i odchodów gołębi. Po prostu w kupie gołębi. Następnie skóry płukane są w wodzie.
i na końcu poddawane barwieniu naturalnymi barwnikami. Ostatni proces to suszenie. W garbarni praca jest ciężka i przechodzi z ojca na syna. Jest to jedyne takie miejsce na świecie. Po prezentacji kupiłam etui na karty. Niestety nie jestem w stanie go używać, ponieważ śmierdzi garbarnią do dziś. Nasz sympatyczny przewodnik postanowił nas przeciągnąć przez całe Fes, aby pokazać nam dawną dzielnicę żydowską, najlepszą panoramę na miasto. Oczywiście wszystko podążając labiryntami miasta, w które osobiście sami byśmy się nie wybrali. Bonjour! W drodze powrotnej odwiedzamy sklep z wyrobami z arganu i oryginalnymi dywanami berberyjskimi. To tyle ze zwiedzania Medyny. Czas spakować walizki i jechać dalej. Ostatni rzut oka na niebieską bramę i jazda. Na horyzoncie Kenifra. Do przejechania mamy około 180 km, niby niedużo, ale chcemy dotrzeć przed zachodem słońca. Wizyta w Fez to niesamowite doświadczenie. Wąskie uliczki, kolorowe stragany, intensywne zapachy i tętniące życiem otoczenie sprawiają, że czuliśmy się, jakbyśmy przenieśli się w czasie. Miejsce wydaje się przytłaczające, jednak zdecydowanie warte odwiedzenia. Stoimy na stacji benzynowej o nazwie, której nikt nie potrafi wymienić, jakiś Taip czy coś tam. Zatankowaliśmy wodę, bo grzeje niemiłosiernie, jest 38 stopni, miało być 20, no ale jest ile jest. Marokańskie miasta to mają wszystko. Możesz kupić od lodówki po odkurzacz i bułkę. Po przejechaniu kilku kilometrów przejeżdżamy przez miasteczko Oulet Tayeb. Pewnie nie tak się wymawia. Miasteczko to jest zielone, bardzo zadbane, wręcz perfekcyjne. Trochę nie pasujące do reszty krajobrazu. Po sprawdzeniu okazuje się, że jest to miasteczko wojskowe.
powodu wysokich temperatur często się zatrzymujemy w celu przyjęcia, no i oddania płynów. To jest błyda. Jadąc tak przez siebie, czasami trafiamy na miejsca, które przypominają nam o tym, jak bardzo komfortowo żyje nam się w Europie. Niestety w małych miejscowościach widać bardzo ubóstwo społeczeństwa. Następne, co się rzuca w oczy, to dosłownie znikający asfalt. Bez ostrzeżenia nagle droga staje się szutrową. Ale dla nas i naszego motocykla nie stanowi to żadnego problemu. Wieczorem docieramy do Kenifra. Nocleg znaleźliśmy 10 km za miastem w hotelu Dar Zayane. W lokalnym markecie jak każdego dnia uzupełniamy wodę. To już koniec tego odcinka. Dziękujemy za Waszą obecność. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu, a my chętnie na nie odpowiemy. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad. Każde kliknięcie, każde słowo wsparcia jest dla nas cenne i przyczynia się do rozwoju tego kanału. Oczywiście wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie pod każdym odcinkiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.